Z tej wieży już od lat nikt nie skakał. Teraz również tego nie polecamy. Jednak za półtora roku fala ma dostać drugie życie. Tak dzisiaj wygląda kompleks otwarty w latach 60., a tak ma mniej więcej wyglądać nowa fala. Na terenie nowego kąpieliska znajdą się m.in. dwa wodne place zabaw, dzika rzeka i wodny taras z widokiem na park. Najdłuższa zjeżdżalnia będzie miała 100 metrów długości. Nie może zabraknąć oczywiście basenu z falą i charakterystycznej wieży do skoków. Będą oprócz tego trzy budynki takie kubaturowe różnej wielkości, jeden wejściowy, gdzie tam się mieści kasy, sklep jakiś prawdopodobnie, gastronomia, która będzie też dostępna dla zwiedzających z parku. Dzisiaj podpisana została umowa na budowę nowej, starej atrakcji w Parku Śląskim. Lokalizacja fali zostanie bez zmian. Te miejsce, które było niegdyś falą, żeby zostało na swoim historycznym miejscu. Jednak autem do nowego kąpieliska goście nie dojadą, bo na wybudowanie parkingu wewnątrz parku nie pozwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Planujemy oczywiście zorganizować dojazd do fali. Jednym z elementów samego projektu miejskiego Jessica jest zakup transportu niskoemisyjnego, ekologicznego w rzeczywistości. Pierwszym z etapów będzie zakup meleksów wieloosobowych, które na pewno będą elementem, który pozwoli na dowóz ludzi. Odbudowa fali od początku miała być kosztowna. Szacowano, że na ten cel trzeba będzie przeznaczyć około 60 milionów złotych. Okazało się, że kąpielisko będzie dwa razy droższe. Można znaleźć słuszne wnioski, że tak, faktycznie jest przeszacowana, tak, faktycznie nie będzie całoroczna, ale z drugiej strony takiego miejsca na naszej mapie brakuje. Z drugiej strony takiego miejsca brakuje od lat i pamiętam te protesty, jak fala była zamykana z uwagi właśnie na to, że ta infrastruktura technologiczna była już za słaba, żeby to wytrzymać. Cała inwestycja ma kosztować 135 milionów złotych. Fala powinna być gotowa już po przyszłorocznym sezonie letnim we wrześniu 2024 roku.